Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 3.0, kolejny odcinek przed nami. Zaczynałem z rankingu 1000, teraz jest 1710. Przypominam również, że w środę 22 marca o godzinie 19 przeprowadzę razem z mistrzem krajowym Pawłem Kukułą darmowy trening dla osób troszeczkę zaawansowanych szachowo. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku pod filmem oraz w komentarzu. No i tutaj muszę się zadeklarować, bo inaczej to się pewnie nie uda. No, chyba zagram Titled Tuesday we wtorek, czyli 21 marca. Też podepnę link do Twitcha, będę streamował na żywo na Twitchu, ale też odcinek na pewno pojawi się na YouTubie. Pewnie koło 17 się zaczyna Titled Tuesday. Dawno nie grałem, ale muszę się zadeklarować, bo inaczej znowu powiem, a już nie mam siły, nie mam energii, ale jak sobie zakoduję to i powiem wam o tym, no mam nadzieję, że się uda, bo wiem, że już schodzą głosy, kiedy Titled Tuesday. No, też lubię to grać, ale ostatnimi czasy było no, ciężej z energią i z masą obowiązków. Dobrze, tyle w temacie. Rozpoczynamy. Gram na 10 minut i jedziemy tutaj z tematem. Posunięcie E4. No to co? Może zagramy obronę sycylijską. Już na tym poziomie na pewno przeciwnicy będą grać lepiej. Myślę, że możemy zagrać obronę wariant Najdorfa. Czyli D6. Co? Co to jest? Niech mi ktoś powie, co to jest, bo kompletnie nie wiem. Goniec C4 będzie się szykował, bo sobie zaplanowałem tak, ale goniec C4 tu mogę mieć problem, chociaż tak mogę też zagrać wtedy. O co chodzi w ogóle? No to mogę chyba skoczkiem najpierw zagrać. Nic się nie dzieje, prawda? Skoczek sobie obroni pion. Co? What? Co jest? Przyszedł w 3 sekundy robić 6 ruchów. Gościu, zwariowałeś? No dobra, skoczek wychodzi. Goniec D3, no nie kumam. No dobra, mamy figurę więcej. Co teraz tutaj? Tu? I na bezczela wymiana hetmanów. Tak zróbmy. Nie kumam, jestem w szoku. Hetman A5. O co mu chodziło? Nie mam pojęcia. Ale dzięki za prezenty. No tak, ten ruch widziałem. Tu wybijam, on wybije skoczkiem prawdopodobnie. I tych hetmanów niestety nie wymienię jeszcze. Pionkiem wybił. Okej. Okay. No to co? Trzeba jakoś tutaj się... Zaraz. Jest figura więcej. No jest bardzo dobrze. H3 będzie planowane zapewne. Dobra, przerzucę hetmana tutaj. Z tego względu, że jak będzie H3, mogę dać mu szacha. No dobra, zagram inaczej. No nie, no dobra, to jeszcze trzeba spokojnie sobie dograć. Chwila, bo on mi zagra H3, ale to ja mu to zbiję, oddam tę figurę. Nie muszę tego robić, ale mogę oddać. W sumie to chcę, ale mogę inaczej nawet tak hetmanem zagrać. Już mam plan, bo jeżeli H3, dam szacha, on król H1, ja wtedy H5 i on nie może zbić, bo zbijam. Wow, no to tak. Wymiana gońców. Super! Wszystkie wymiany są jak najbardziej. Jestem na za. Jestem na za, jestem na tak. Nie, no ja jestem dalej w szoku, że gość w ogóle w piątym ruchu tu jeszcze podstawił skoczka, więc nie wiem, E5, super, skoczek E4, figura więcej. No takiego potem wjazdu hetmanem się kompletnie nie boimy, bo uciekamy. Jest figura więcej, pionek będzie dochodzący, król bezpieczny i to się liczy. No i super. Nawet mogę skoczkiem się zasłonić, ale nie chcę tego robić. No kumam, no będziesz chciał mi tutaj wybić. No kumam, dobra. Oddaję figurę, ale to jest cały czas lepsza. Ja tą figurę świadomie oddaję. Pionków więcej, szach niegroźny, hetman broni E6. Będzie szach, uciekam królem. I wszystko działa, moi drodzy. Prawdopodobnie będzie musiał jakieś wymiany hetmanów stosować. A nawet tak, to wieża AD8, na wolną linię wchodzę. Aj, widełki przegapiłem. Nie, nie było widełek, bo był szach wtrącony. Wróć, więc dobra. Dobra, 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 dobra. No i co? Teraz ten pionek wisi. Tu jakiś szach może grozić, jak zagram hetman D3. No ale hetman D3. Próbujemy wymienić. Szach jest niegroźny, bo gramy król G8.
Od razu chowamy króla. A jego król ma problemy. No, no to teraz proszę pana, teraz to takie piękne widełki. Jeszcze asekuracja, bo wie, że jak zagra na H2, to hetman i tak broni na H7. Wszystko widać. Dosyć proste, ale łatwa partia. Znaczy partia łatwa z tego względu, że po prostu gość... No właśnie, widzicie, nie zauważył. Za szybko. Coś tu jest z nim nie tak. Coś tu z nim nie tak chyba poszło. A tam jeszcze mogą wtrącić posunięcie. Nie ma to znaczenia większego. W sumie. Okej. Okay. Dziwne to było. No ale dziejmy znowu partią. Dziwne to było bardzo. Nie wiem, co on odwalił. Dobra, jest C4. Partia angielska. Posunięcie E5. Lubię sobie w ten sposób grać i wyprowadzać bardzo prosto figury. Skoczek już też walczy o centrum. To jest dosyć istotne. Potem sobie wyprowadzę albo gońca na B4, albo na C5. Jeszcze zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik, bo jeżeli na przykład zagra E4, to wyprowadzenie gońca na C5 będzie fajne, bo on będzie sobie strzelał tutaj w wolną przestrzeń, w wolną diagonalę. Jeżeli E3, no to myślę, że można gońca na B4 wstawić i tego skoczka spróbować po prostu zbić. Nie jest to zły plan, jest to nawet plan całkiem niezły. No i przeciwnik się tutaj zastanawia, no to, to dobrze, że się zastanawia. No to dobra, gramy goniec B4, dlatego żeby skoczek nie wskoczył tutaj do centrum. Znaczy, w ogóle w partii angielskiej wybicie tego skoczka jest jak najbardziej dobre. Co jest ciekawe właśnie, goniec za tego skoczka jest dobrym pomysłem. Tutaj taki ruch mi świta po głowie, ale chyba za szybko. Trzeba zrobić szybko roszadę. Roszada i taki ruch będzie teraz możliwy. Tutaj kojarzą mi się partie słynnego arcymistrza, polskiego arcymistrza Tomka Warakomskiego. Pozdrawiam z tej strony bardzo serdecznie Tomka. Tomek bardzo fajnie rozgrywa takie pozycje. Pamiętam, jak grał to bardzo często. No i teraz tak. Mogę D5, po wybiciu wybijam hetmanem, ale posunięcie D3, które będzie broniło skoczka i tutaj będzie podważało mi tego pionka, co mi się trochę mało podoba. Mogę najpierw zagrać tak, hetman C2, tak zrobimy najpierw, wieża E8, wzmocnimy pionka i będziemy straszyć skoczkę za chwilę odejściem. Ale jeżeli zagra hetman C2, będzie kład nacisk, to wtedy pomyślę nad D5, bicie, 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 D3. I będę mógł zbić na D3, bo jak on mi zbije hetmana tutaj, to zbije tu. A na końcu dostanę plombę. To nie do końca będzie to dobre. Co? Serio takie posunięcie? To jestem w szoku, bo wzbijam tu. I on musi zbić hetmanem. To od razu wybijamy. Zobaczcie, te pionki są do wzięcia w przyszłości. Hetman E7. I teraz nie robię tego dlatego, że szybko hetmanem wychodzę, bo tak mi się chce, tylko specjalnie uderzam w punkt E2. A przy okazji hetman zawsze troszeczkę scala mi pionka. I moim planem będzie zrobienie takiej struktury pionków, żeby przyblokować C5. Oczywiście B6 nie wchodzi jeszcze w grę, ale też mogę zagrać sobie skoczkiem na przykład. W sumie taki ruch też mnie interesuje, żeby wejść tu i zagrać na strategię. Dobra, ale gość gra całkiem ciekawie. D6 chodzi mi po głowie. Chociaż nie, jeszcze chyba taki ruch mam ciekawy. H6, odpędzam skoczka. Choć ciekawy jestem, czy ten skoczek tutaj jest taki potrzebny. Odpędzam skoczka. No dobra, no odpędzam. Już klamka zapadła. To jest chyba dobre posunięcie. Zagram tak. Aha, skoczek na F3 może wrócić. Co ja w ogóle gadam? Dobra, skoczek na C6 w takim razie. Prosty ruch i posunięcie D6, żeby goniec miał też furtkę do gry. Coś mi się obzdurało, że skoczek na H3 musi uciekać. No i tutaj mamy dobrą strategicznie pozycję. Uważam, że czarne nie mają żadnych problemów i zobaczcie, że para gońców u białych też nie spełniła jakiejś ważnej roli. Dobrze, on tutaj planuje mnie szachermacher. Teraz chyba tak, skoczek A5 będzie stał wyśmienicie, na bandzie niby źle, ale zobaczcie, on będzie tu potworem, który celuje w pionka C4. Za moment goniec E6 i będę chciał tego pionka zamęczyć. Oczywiście muszę zwrócić uwagę na punkt B7, ale ten punkt B7, on się już broni. Taki ruch będzie możliwy, zaraz tu się broni. Chyba mogę w ogóle tak zagrać od razu. Zaraz, zagram tu, on zbije, ja zbiję, on tu. Ja zbiję, on zbije, ja tam. No pionka nie zdobędę, ale będę stał bardzo, bardzo dobrze. Jak tu się zachować? Może C6 jeszcze chodzi mi po głowie, ale niekoniecznie taki ruch chcę zagrać. Wiecie co, zagram goniec E6 od razu. Sprowokuję to, bo zawsze po goniec D5 ja nie muszę wybijać tego gońca.
Choć mogę to zrobić. I raczej to zrobię, bo uproszczę pozycję. Dokładnie. Skoczek broni tutaj. No, on goniec d5. Na pewno. I po tym ruchu się zastanawiam teraz tak. Tak. Hetman e4. Wieża d1. No, pionka nie zdobędę. What? A to tego się w ogóle nie spodziewałem. Aha, no przecież jak ja zbiję, to on zbije gońcem. Ale moment. Ja zbijam na końcu tam pionka. Idę na ten układ. I biję na e2. Dobrze mówię, pionek zdobyty. I walka skoczki kontra gońce. Może to jest dobry wybór z jego strony, żeby troszeczkę sobie pozycję otworzyć za cenę piona. Ale ja też na to idę, bo ja stabilnie tutaj będę się trzymał. Wystarczy, że wieżą się poruszę i zagram posunięcie B6. I on nie będzie mógł, nie będzie mi za bardzo mógł coś takiego krzywdzącego zrobić, więc jeszcze ważne jest to, że jest lufcik na H6, więc to się też tak naprawdę przydało w tym momencie. No i kwestia realizacji. Jeszcze taki ruch jest ciekawy, ale przy pionku więcej jestem spokojniejszy. Po takim ruchu myślę, że po prostu skoczek musi wrócić i nawet po wybiciu będą miał zdwojone pionki. Może to być blisko remisu, aczkolwiek jednak pionek więcej to jest dużo. Poza tym, grając czarnymi, tak teoretycznie, może źle to zabrzmi, ale nie muszę wygrywać. Znaczy, każdy chce wygrywać każdym kolorem. Ale na przykład grając z arcymistrzem, no to czarnymi nie ma takiego ciśnienia. Tutaj oczywiście zdwajam wieżę. Ten pionek się nie liczy na A7, bo zawsze go przyblokuje. Tego gońca oczywiście ona myśli. I to będzie się również dobrze trzymać. Taki ruch jest ciekawy, żeby wjechać tam. Ale B6 od razu zagramy. Oczywiście może wtrącić. Ja zawsze wtedy mogę zagrać tak i wymusić wymianę. To będzie chyba dobry wybór, bo jedna wieża... Chociaż się zastanowię... Bo po takim szachu król H7, goniec musi odejść, powiedzmy gdzieś. O, no to już nie musi, ale tam bym dał szacha wtedy. Okej. No i teraz pytanie, jak dalej tutaj kontynuować grę. Ja myślę, że będziemy celować w pionka. Czy to jest dobry wybór? Nie wiem, ale na pewno wieża E2 tam się super komfortowo nie czuje. Taki ruch jak najbardziej szach tutaj. Na tego pionka, no właśnie, na tego pionka będzie celował, to zawsze mam C5, potem w tego pionka będzie celował. A teraz ja mam takiego fajnego szacha, tego gońca wyrzucę trochę z gry. No zobaczymy, jeszcze jakiś tam skoczek wchodzi na D5, a tu mi celuje, potem wybicie. Na mi szacha, ja ucieknę królem bezpiecznie na G7, to się trzyma. Dobra, zbijamy tutaj najpierw. Hop, pionek zdobyty. W końcówce myślę, że to jest ważne. Poza tym, po wybiciu, wieża też pilnuje pole E4 na ten moment. Dwa pionki więcej. Oczywiście gońce tu są cały czas takie mało wygodne. A, już wiemy, co chodzi. Zbicie i tutaj jest atak na dwa pionki, ale zawsze zagram królem. Goniec D5. No muszę to wybić. Goniec D5 wchodzi, moi drodzy. Więc może... Nie wchodzi goniec D5. Mam najpierw szacha, bardzo ważnego. Bardzo ważny szach. I teraz zastanawiam się chyba nad królem. On zbije tu, nie. Tutaj, może tego pionka zachować. On tu, ja tu. On zbije tam, ja tu. On będzie musiał wrócić, bo będzie groził taki ruch. Wtedy zagram tak, wezmę kolejnego pionka. To może być dobre. Tak też zrobimy. Dobra. No bierze mi kolejnego pionka i te pionki się wyrównują, ale będzie groźba. Chyba, że mi wymieni. Aha, no to też jest opcja na wymianę. No to moja realizacja tutaj chyba najlepsza nie jest, z tego co widzę. No właśnie, bo nie wziąłem pod uwagę, przepraszam, tego, że on może mi po prostu wymienić wieżę. Co jest oczywiście z mojej strony mało profesjonalne. Zapomniałem o tym trochę. Ale dobrze, walczymy, bo jeżeli tego pionka się uda chapnąć... Król tu jest bardzo ważny. No dobra, król F5, bo da szacha, to ucieknę tędy.
Aktywność króla jest bardzo ważna. Jeśli tu mi się uda dojść, to w ogóle będzie pięknie. Skoczek tam stoi fatalnie. No ale na razie idę tak, spokojnie. Chyba tutaj się będę chciał zakleszczyć. Tak. Bo teraz grożę takim ruchem. I chyba tak zagram w ogóle, żeby jeszcze wyżej podejść i ten pionek będzie atakowany. No skoczek potem na B3, na C5. Dokładnie, C4, a szach może nastąpić. Jedyny problem może być w tej końcówce, że taki, że te pionki mogą robić szturm i król może być za daleko. Ja muszę się trzymać na razie tutaj i szybciej skoczkiem wracać. Krzysztof, ale narobiłeś sobie bigosu chyba. Jakbym miał pionka na G7, to już tutaj jest luz i spokój, ale go nie ma. No, powiem szczerze, jego aktywność jest spora. No właśnie, i muszę szybko skoczkiem wrócić. Dzięki temu mogę królem szybciej wrócić, bo skoczek pilnuje bardzo ważnych pól. No nie sądziłem, że będę musiał czegoś pilnować. No muszę wracać, niestety. Moi drodzy, moja sytuacja jest ciężka. Tutaj. Tu. Okej. Więc mogę wybić. Raczej wybije, no jak przepcha, no to zawsze pionek mi zostaje, a ja tutaj zdążę. Więc on musi wybić, nie dochodzi. I król tutaj, dobra, tak i tak, jestem przywiązany do pionka. Nie jest to wygrana pozycja. To prawdopodobnie jest remis, ale wypuściłem. Strasznie, nawet nie wiem, gdzie błędy były. Może niekoniecznie trzeba było się pokusić się o pionka, tylko spokojnie realizować przewagę. Zapewne tak trzeba było grać. Jeszcze jest taki ruch, który wszystko upraszcza. Tak na dobrą sprawę. I wbrew pozorom po takim posunięciu trzeba będzie zbić pionka. On mi zbije pionka. Zagram, nie wiem, tutaj i remis. Niestety będzie trzeba się z tym pogodzić. Nie ma innego wyjścia. Także szykuje się pierwszy remis w speedrunie 3-0. No dokładnie. No biorę to. Nie ma tutaj co szarżować. Spokojnie wracam. Chociaż ten ruch też był dobry chyba. No ale to bez znaczenia większego, bo to i tak jest remis. Bo wystarczy, że skoczkiem zagram tutaj i wezmę za chwilę pionka. No oczywiście jeszcze z tym moim skoczkiem, to teraz jak on zagrał tutaj, to powalczę, chociaż to jest remis, oczywiście. Nie wypędzę stąd króla. Nie ma raczej takiej możliwości, chyba że jeszcze uda mi się tutaj zagrać, ale to będzie już raczej niewykonalne. No właśnie. No jeszcze zagram tak. Taki ruch to tu. No remis oczywiście, no ale próbujemy, słuchajcie. Teraz zbicie teraz? Tu. Nie no, on wygra jeszcze. To nie mogę. No ale jeszcze mogę potańczyć skoczkiem. Na przykład tutaj i wziąć tutaj. Zobaczymy, czy to się uda wycisnąć. No szczególnie na jego czasie. No, pionka wezmę, słuchajcie. Jeszcze jest jakaś tam szansa. On powinien królem gdzieś tam się trzymać bardziej. Jak mi pozwolił tutaj dojść królem, znaczy w sumie sam sobie pozwoliłem na to. No, panie kolego, no jeszcze mogą być cuda w tej pozycji. No tak, pionka zbić muszę, on zagra tutaj, będzie blisko remisu. Nie mogę tak, bo on mi wybije i remis. To szacha damy, podejdę pionkiem trochę wyżej. Pionkiem podejść czy nie, czy tutaj. A może nie, aktywność króla ważniejsza. Jak tak mi się uda zagrać, to będzie bliżej zawsze. Naprawdę? Tędy? No dobra, tak. Teraz podejdę pionkiem. Trochę wyżej. Aha, i go tutaj nie zagrodzę. Bo tu bicie i remis. Więc dam szacha. Jeszcze popróbuję. Oczywiście jest to remis. Tempo złapać.
Bo tutaj on mi bije. I wygrywam, jeżeli zbije. Jeszcze zatańczę tędy. No właśnie, za bardzo nie wiem, jak zatańczyć teraz. Czyżby tu się pojawiła szansa? Zaraz tutaj, tutaj. Bo zaraz, zagram tak, on mi zagra tu, ja dam szacha, on tu. I remis. Ciekawe to jest, bo jest bardzo blisko, uważam, że miał skoczka gdzieś tutaj. A to chyba też nie ma znaczenia. Co z tą końcówką? Nie no, dobra, jeszcze tutaj. Ja się na remis za chwilę zgodzę oczywiście. Tylko jeszcze spróbuję znaleźć opcję wyrzucenia gościa. Jak on pójdzie teraz tu, on powinien teraz ruszać, no właśnie. Aj, tutaj mnie złapał. Tu jak zagra, to remis. Zapomniałem o tym, ale nie zagrał. Tak. 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 Prawie mat, co? No musi gońcem teraz ruszyć. No to przegrał, bo zbijam tu, tu. Tu. No i przegrał. Przegrał gość, gońcem źle zagrał. Teraz to wygrywam. No słuchajcie, oczywiście był remis, ale warto próbować do końca, jak widać. Nie ma remisu, moi drodzy. Co za partia. Co za partia. No, oczywiście on źle zagrał. Gońcem wystarczyło tutaj ruszać i tyle. I był, no, się, słyszeliście, bym się zgodził na remis, bez problemu. Już wcześniej myślałem o tym. Ale jak on grał w ten sposób, to warto było próbować według mnie. No dobra, myślę, że na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia następnym razem.